Chciałem zrobić to, co robią miejscowi o tej porze. Tutaj oprócz ławki na wyposażeniu, na drzewie jest taki mechanizm. Jak to działa? Chyba tak. O. O tej porze zwykle wieczorem zawsze tutaj siedzieli miejscowi i właśnie tak pili piwo pod sklepem, więc my zrobimy tak samo. Prawda jest taka, że zawsze w ostatni dzień się najfajniejsze miejsca odkrywa. Jakieś, nie wiem, 900 metrów, może nawet mniej, żeśmy przeszli od miejsca, gdzie mamy nocleg, do plaży, która się nazywa Lucice. I jak dotąd jest to najładniejsza plaża, jaką żeśmy spotkali, w sensie najładniejszy ma piasek. Piasek to są oczywiście drobne kamienie, ale na tyle drobne, że się całkiem przyjemnie chodzi. Jest fajne, łagodne zejście. Co prawda tam na naszej plaży w Bujalicy, tak, Bujalicy, jest taki piasek prawie jak u nas na Bałtyku, ale oprócz niego jest mnóstwo kamieni, więc summa summarum tutaj jest lepiej. Odkryliśmy taką drogę, gdzie przez góry można sobie przejść z Bujalicy aż do Petrowaci. Gdzieś tam powinna być droga, w którą właśnie pójdziemy. No jak widać, pogoda jest niezbyt zachęcająca, ale to jest nasz ostatni dzień. Jutro rano już wyjeżdżamy do Mostaru. Przed chwilą jeszcze świeciło słońce, ale woda jest na tyle ciepła, że spokojnie się można kąpać. Tam w oddali jeszcze jakiś kościół jest na wyspie. Może będzie widać. O, jest. Idziemy dalej w kierunku Petrowaci. Może tam jeszcze piękniejszą plażę zobaczymy. Pokażę wam kolejną plażę już w centrum Petrowaci. Wygląda podobnie w sumie do wszystkich. Piasek jest jak na tej poprzedniej. Z tym, że są kamienie, a tam kamieni nie było. O właśnie. Jest taki sam mniej więcej piasek, tylko że z kamieniami takimi dosyć sporymi. Po sezonie pogoda średnia, więc leżaki puste. Mało kto się kąpie w morzu. Operacja łapania jaszczurki zakończyła się powodzeniem. Została zgoniona z sufitu. Tam sobie gdzieś była właśnie. Została tutaj zgoniona i zaraz ją spróbujemy zamknąć w kartkę. Dobra, róbcie operację. No, co róbcie? Oddaj aparat i chodź. Dobra, zostanie ci zwrócona wolność za moment, jaszczureczko. Zostanie ci zaraz wolność zwrócona. No rusz się. Ale nie może po tym chodzić, co ci wyjdzie? Że po ścianach chodzi, a potem nie ześlizguje się. Dobra, zwrócimy ci wolność. Niestety ten klimat... A to jest miejsce w Bujalicy, w którym żeśmy mieszkali. Czteroosobowe. Jedno duże podwójne łóżko. Aneks kuchenny. Drugie podwójne duże łóżko. I łazienka z prysznicem. A śniadania jedliśmy sobie na tarasie. Dosyć spory taras żeśmy mieli. Z widokiem na morze. Gdyby nie te krzaki tutaj, to naprawdę idealny widok by był. Także można było sobie stać rano, kawy się napić z widokiem na morze. No niestety już jedziemy. Jedziemy teraz w kierunku Bośni i Hercegowiny, w kierunku Mostaru. Tam spędzimy jedną noc i będziemy jechać już do Polski. Jeszcze taka drobna uwaga. Mieszkaliśmy w miejscowości Bujalica. To jest albo część Petrowaci, albo osobna miejscowość. Trudno mi powiedzieć, jedno koło drugiego bardzo blisko leży. W ofercie było napisane, że to jest Petrowaci,
czyli w Petrowacji, ale w części Petrowacji, która się nazywa Bujalica. To jest jakieś 900 metrów, jeśli się idzie plażą i takim deptakiem, którym żeśmy wczoraj szli. Jeszcze pewnie część z Was się zastanawia, co z tymi jaszczurkami, którą żeśmy łapali. No, najzwyczajniej w świecie w takim klimacie tych jaszczurek jest mnóstwo. No i może się zdarzyć, jeśli tylko się otwiera okna, że coś do środka wejdzie. Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy nie otwierać okien i używać klimatyzacji, którą żeśmy mieli. Ale my tam jednak woleliśmy, żeby jakiś tam przewiew był, przynajmniej w pierwsze dni. Później już żeśmy zamykali, jak się dziewczyny wystraszyły. Ale było ich chyba dwie, złapaliśmy. One są oczywiście niegroźne, nic nikomu nie zrobią, ale na pewno nie należy to do przyjemnych. Jeśli chodzi jeszcze o plażę, dojście do plaży, jakby ktoś tutaj nocował, to dojście do plaży to jest około 500 metrów, jakieś pół kilometra. Tak na oko. Idzie się 10 minut, w każdym bądź razie dosyć stromo pod górę lub w dół, w zależności w którym kierunku. To jest oczywiste, bo jak widać na tym filmie, jesteśmy dosyć wysoko. Dzięki temu mamy widok na morze. Plaża jest piaszczysto-kamienista, to znaczy jest bardzo ładny piasek, ale tego piasku jest bardzo niewiele. Więcej jest dużych, małych, średnich kamieni, ale najładniejsza plaża tutaj w okolicy to była ta obok Bujalicy, tak jak się szło tym deptakiem, już nawet nie pamiętam nazwy, ale Wam pokazywałem. Tam co prawda był dosyć gruby ten piasek, ale nie było dużych kamieni, więc wydaje mi się, że tamta w okolicy plaża jest plażą najładniejszą. Po drodze jest tam kilka knajpek, można się jeść, zatrzymać się. Oczywiście od nas jak się idzie do plaży, także nie ma problemu. Teraz po sezonie zupełności pustki są, także... Jeszcze taka ciekawostka, no byłem 6 lat temu tutaj. Też o podobnej porze we wrześniu i sezon jak dla mnie był w pełni. Może to jest związane, że pogoda jednak nie była idealna, bo faktem, no miejscami padało, było też trochę chłodno. Więc nie było tak idealnie, może dlatego się sezon po prostu szybciej skończył. A, jeszcze jako ciekawostka. Mieliśmy na utrzymaniu kilka kotów. Tutaj są dwa z nich. Już nawet wiedziały, o której jemy śniadanie. I czekały na nas, aż im coś damy. Tak jak wszędzie na Wałkanach i w Czarnogórze tych kotów jest sporo. O, to jest mama ze swoim dzieckiem. Uczy go życia. Dobra, uciekamy dalej. Czarnogóra żegna nas takimi właśnie widokami. Przejeżdżamy przez bardzo górzysty teren. W tym momencie jesteśmy na 800, tak? Dobrze widzę? O kurczę, 800 metrach nad poziomem morza. Temperatura wyraźnie spadła, jest 22 stopnie, a na dole było w porywach do 30, 29-30. Fajnie by było tutaj gdzieś sobie połazić w sumie po górach. Jakbyśmy mieli jakąś mapę czy coś, to bym mniej więcej to rozgryzł, zobaczył. Może na przyszły rok by się udało jakiś szczyt tutaj zaliczyć. Ruch jest praktycznie zerowy, także bardzo przyjemnie się jedzie, mimo że jedziemy w granicach 60 na godzinę, tak średnio. Szybciej nie trzeba, bo się nigdzie nie spieszymy. W Mostarze mamy nocleg, także możemy tam spokojnie sobie zajechać. Według nawigacji na 16. Myślę, że taki plan się uda zrealizować, bo w tym momencie nawet parę minut żeśmy nadgonili w porównaniu do tego czasu, który sobie tutaj wyliczyła. Jeśli tylko na przejściu granicznym nie będziemy długo stali, ja się przynajmniej na to nie zapowiada, bo już jest po sezonie, środek tygodnia, więc podejrzewam, że jakiegoś większego ruchu nie będzie.